Budowa węzła przesiadkowego w Ligocie wchodzi w drugą decydującą fazę. Od 4 stycznia zmieniła się organizacja ruchu na Panewnickiej i Zielonogórskiej. Zmiany będą obowiązywały do połowy tego roku, czyli aż do zakończenia budowy węzła. Powstało studium dedykowane centrum przesiadkowemu w Ligocie. Co to oznacza dla mieszkańców? Jeżeli chodzi o Ligotę, w tej chwili trwa budowa centrum przesiadkowego w tym miejscu i znacząco zmieni się komunikacja miejska dla tej dzielnicy po zakończeniu tej inwestycji. Oprócz tego, że powstanie wiata, parking oraz miejsce, gdzie będziemy mogli przesiadać się pomiędzy komunikacją indywidualną a pociągiem oraz autobusami, zbadaliśmy, co jest potrzebne mieszkańcom Ligoty, aby mogli swobodnie przesiąść się na tą komunikację miejską. Z naszych badań wynika, że w tej chwili w tym rejonie kursują 2 linie, a zapotrzebowanie jest na zdecydowanie więcej, bo na aż 6 linii i po uruchomieniu centrum przesiadkowego w połowie tego roku tych linii rzeczywiście będzie więcej, będzie to wszystko dopasowane tak, aby jak największą ilość osób zachęcić do korzystania z autobusów i pociągów. Czyli rozumiem, że będzie skorelowany rozkład jazdy autobusów oraz pociągów. Na tym polega budowanie inteligentnego transportu, który w mieście ma być doskonałą alternatywą do podróżowania samochodem. Te rozkłady mają być tak skonfigurowane, żebyśmy mogli podróżować na zasadzie door-to-door, czyli wysiadając z autobusu, móc na przykład przesiąść się już od razu bezpośrednio do pociągu, który w zaledwie kilka minut jest w centrum miasta. Planowane otwarcie to połowa roku, tak jak słyszeliśmy. Jaki jest koszt? Koszt inwestycji w Ligocie to ponad 13 milionów. Otwarcie centrum przesiadkowego w Ligocie zaplanowane jest na czerwiec 2018 roku i będzie to jedno z pierwszych centrów przesiadkowych. Natomiast w tej chwili ruszyły prace już w Zawodziu oraz Brynowie. Węzeł Ligota będzie pierwszym oddanym do użytku w Katowicach. Do 2019 roku będziemy mieli zakończone 4 inwestycje tego typu. Mieszkańcy będą mogli korzystać z przesiadek pomiędzy środkami komunikacji publicznej oraz przesiadać się z samochodów na autobus czy pociąg.